W tym roku, a dokładnie 1 czerwca, minęło 8 lat, odkąd zakończył Pan karierę zawodową. Tęskni Pan za boksem? Ja nie tęsknię za boksem, bo ja już świadomie skończyłem tę karierę. Ja byłem po prostu... To nie było ze względów fizycznych, bo ja się to bardzo dobrze czułem i byłem wielkim sportowcem, dobrze trenowałem, tylko jednak ta presja, która była na mnie przez tyle lat, byłem mistrzem świata przez 9, była tak duża, że już po prostu nie miałem siły takiej psychicznej, żeby dalej kontynuować tę karierę. 8 lat to odpowiedni czas, aby obiektywnie i z dystansem spojrzeć na to, co było i minęło. Co sprawiło Panu największą niespodziankę w trakcie trwania Pana kariery zawodowej i czy jest coś, czego Pan żałuje? Ja czuję się spełnionym sportowcem i nie było takich chwil, które by mnie coś bolały. Pewnie, że były takie zawahania u mnie w karierze, gdzie zostałem mistrzem świata i w 96 roku, 2 lata już jak byłem mistrzem świata, się trochę pogubiłem. Pogubiłem się prywatnie, zacząłem spotykać się z ludźmi, zaniedbałem trochę swoją rodzinę i to było takim jedynym, naturalnie później wróciłem do siebie i wyciągnąłem konsekwencje z tych błędów. Ale to był taki czas, chyba ten 96-97 rok. Powszechnie wiadomo, że sport wpływa na ludzi, buduje ich silny charakter. Panu w ciężkich sytuacjach na pewno też pozwolił on wyjść na prostą. Jakim człowiekiem ukształtował Pana boks? Na pewno w ogóle kondycja to jest koncentracja i ja zostałem mistrzem, ale czego mnie nauczył sport, czego mnie nauczył boks, przede wszystkim to szacunku i respektu przed innymi ludźmi, przed wszystkimi ludźmi. Nie tylko przed silniejszymi, większymi, bogatszymi, tylko przed wszystkimi ludźmi. Mam szacunek do ludzi, kocham ludzi i to tak mi się wydaje, że taka jest kwestia, która mnie najbardziej cieszy, z którą jestem najbardziej dumny. W jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi dla Faktu skrytykował Pan Mike'a Tysona. Pozwolę sobie zacytować. Przecież to gwałciciel, narkoman i damski bokser. On ma być wzorem do naśladowania, to zły człowiek. Pańskie słowa wywołały burzę komentarzy, niekoniecznie dla Pana przychylnych. Lubi Pan wzbudzać kontrowersje? Nie, po prostu powiedziałem, to dostałem może troszkę źle zacytowany, ja powiedziałem, że siedział za gwałt. Sam mówi, że brał narkotyki, że bił kobiety. To są jego słowa, które on powiedział, tylko to je przytoczyłem. I ja myślę, że taka osoba nie może być wzorem do naśladowania. To nie jest obojętnie w jakiej dziedzinie życia, czy to był sportowiec, czy to był naukowiec, czy aktor, czy piosenkarz. Człowiek tak postępować nie może i nie jest wzorem do naśladowania, tym bardziej sportowiec dla młodzieży. Od 2003 roku działa Pańska Fundacja Równe Szanse. W XXI wieku pomaganie jest trendy, ale mnie wydaje się, że Pan pomaga z troszeczkę innych powodów. Ja spłacam swój dług wdzięczności swoją fundacją. Założyłem fundację też po namowie, bo pomagałem wszystkim i wszędzie. Gdzie mogłem naturalnie, na swoje warunki. No i chciałem to tak wyprostować, skierować w odpowiednim kierunku, żeby to była węższa trochę grupa ludzi, na której się zdecydowałem. I ja zacząłem pomagać takim młodzieży, takim dzieciakom, jak ja kiedyś byłem, bo ja też kiedyś otrzymałem pomoc od swojego trenera i gdyby nie ta pomoc od mojego trenera, dzisiaj byśmy tutaj nie rozmawiali, bym tego sukcesu nie odniósł. I za to jestem mu bardzo wdzięczny i przez to właśnie też założyłem fundację i też się dzielę sukcesem i też część swoich pieniędzy właśnie przeznaczam na stypendia dla tych młodych ludzi, na obozy, na sprzęt sportowy i z tego jestem bardzo dumny. Czy swoją osobę stawia Pan jako wzór do naśladowania dla młodych adeptów boksu? Tak mi się wydaje. Mi się wydaje, odniosłem wielki sukces, nie tylko sportowy, ale też pozasportowy. Dałem sobie radę. Często jest tak, że sportowcy nie dają sobie rady po karierze sportowej, ponieważ ich koncentracja, ich praca i wszystko to, co mają, jest poświęcone tej karierze sportowej. Po tej karierze często zostają bez środków do życia, często stają się zagubieni, nie wiedzą, jak się zachowywać, jak tego sportu nie ma, nie ma tych oklasków, nie ma tych laur i wtedy stają się, są zagubieni i to jest duży problem. Kończąc naszą rozmowę, chciałabym zapytać o Pana plany na najbliższe miesiące. Mam dosyć dużo pracy, mam dużo imprez charytatywnych też, gdzie muszę się pokazać. Następny mam w niedzielę u Anny Dymnej w Krakowie, gdzie będę tam występował na rynku, będę rozdawał autogramy, będę grał też chyba w piłkę, mi się wydaje. I to jest taka pierwsza, następna impreza. Później mam jeszcze parę, raczej raz w tygodniu. Wybieram się też niedługo na urlop. No i po urlopie znowu do pracy, także... Jest tego wszystkiego bardzo, bardzo dużo,
ale tak powiedziałem, ta pierwsza impreza jest właśnie w Krakowie, później mam chyba w Częstochowie gdzieś jakieś spotkanie z młodzieżą. Jest, że o Polsce mi się wydaje, że to, że daję te stypendia, to, że pomagam finansowo, to jest taką moim zdaniem drugorzędną sprawą. Taką pierwszorzędną sprawą, dla co ja robię, to jest to, że się pokazuję tym młodym ludziom, że z nimi rozmawiam, że dzielę się też swoim sukcesem, swoimi powodzeniami, jak i niepowodzeniami. I to jest, że ja daję siebie. I to jest, mi się wydaje, takie najbardziej wartościowe z tego wszystkiego i najbardziej dla mnie najwięcej pracy mnie kosztuje. A czy mógłby nam pan zdradzić jakieś nowinki ze swojego prywatnego życia? Prywatnego życia, że powiększyłem mieszkanie i prawdopodobnie będziemy powiększać naszą rodzinę jeszcze do końca. Jeszcze nic konkretnego nie ma, ale plany są bardzo duże i myślę, że pod koniec roku będziemy z Basią moją starali się o jeszcze może braciszka, lepiej jakby lepszy, nie lepiej, albo siostrzyczkę dla Darusia małego. Jest pan z siebie dumny? Jako mąż, jako ojciec? Małe niedociągnięcia są, tak? Ja myślę, że nikt nie jest perfekt, ja na pewno też nie, ale staram się jak mogę, mam małżonkę, Basia tak próbuje to wszystko skoordynować, zorganizować, scalić. Ja jestem bardzo ciężką raczej osobą do życia, bo ja kocham ludzi. Najlepiej to bym chciał tańczyć na pięciu weselach naraz i to jest moim problemem. Coś cały czas się boję, że coś mi ucieknie, że gdzieś tam nie zdążę na coś, albo że gdzieś coś nie zobaczę czegoś, ale powoli stabilizuje się to u mnie troszkę i tak jak jakąś opuszczę imprezę, to nie jest tak źle. Jednak coraz bardziej mi przychodzi, że jednak ten, tak jak wczoraj na przykład zrezygnowałem z paru terminów po to, żeby pojechać tylko do domu. Odmówiłem chłopakom chyba z 3 terminy i powiedziałem, słuchajcie, bo jest taka sprawa, oszukałem ich, no może nie oszukałem, ale dla dobra rodziny. Powiedziałem, że muszę spadać, bo tam gdzieś ktoś tam mam, że jutro się spotkamy na inną godzinę, bo temu powiedziałem to, temu powiedziałem to, temu tamto i uciekłem do domu i siedziałem sobie w domu.